Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Dzisiaj będziemy robić ciekawy wynalazek, na który wpadłam na genialny pomysł, bo tak oglądałam mniej więcej na internecie i mi to się spodobało. Tylko że ja akurat robię drewniany, z tego względu, że po prostu mega, mega, mega mi się podobają meble drewniane, wszystko po drewno po prostu. Czy to węgę, czy to sosna, czy to świerk, ale po prostu drewnianka, nie wiem dlaczego, ale tak jakoś akurat jest. Nie lubię ogólnie takich mebli, wiecie, takich po prostu... Lubię oczywiście meble skromne, co nie, ale takie drewniane. Także dzisiaj przychodzę do Was z fajnym filmikiem, co będziemy robić. Akurat już drzewo mam przyrznięte na tym głównym. Będzie potrzebne nam takie coś lub coś takiego, ale myślę, że to będzie bardziej mocniejsze, co nie, ogólnie. Będą nam potrzebne, kochani, jeszcze takie dwie drewniane rzeczy. Oczywiście to można zabezpieczyć przed kornikami, czy jak to tam zwał, bo to jest bardzo fajne. I to mniej więcej, kochani, będzie wyglądało tak. Jeszcze pokombinuję mniej więcej wynalazek, może na to książki, wszystko kłaść, ale ja oczywiście planuję zrobić taką rzecz, ogólnie mówiąc, do wszystkiego, tak? Do ciasta, jak i również nie. Nie wiem, czy to ogólnie się będzie nadawało, ale zobaczymy, z tego względu, że jeżeli nie będzie się do ciasta nadawało, to po prostu to użyjemy jako do książek czy do czegoś, tak? Także zaczynamy robotę. Do zrobienia czegoś takiego będą potrzebne drewnianka, moja ulubiona, oczywiście, młotek, zero zaski, już Wam mogę pochwalić się, i kilka gwoździ. Gwoździ mniej więcej będą nam potrzebne, kochani, takie z tego względu, żeby to udogodzić. Można też na klej złapać, ale powiem Wam szczerze, że ja już nie kombinuję na klej na gorąco z tego względu, że na klej, byle jaki klejkolwiek, nawet kleję do drewna, ale ja spróbuję zrobić to na gwoździe. Zobaczymy, jak to ogólnie będzie prezentowało się, bo jeżeli to się nie będzie prezentowało, to kochani, w każdej chwili przechodzimy do pięknej ozdoby. Może to być oczywiście ozdoba do kuchni, do różnych takiego na przykład świeczek, do czego tam, do kwiatów, do czego chcecie. Mi akurat, powiem Wam szczerze, zamarzył się, nie mogłam dorwać w sklepach na zamówienie, albo to się nie nadawało, albo to za cienki materiał, a że nie mogłam dorwać z drewnianego, z tego względu już stwierdziłam, że będę robić to drewniane. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Za chwilę do Was wracam. No i co, kochani? Zobaczcie. Panda prąd. Wracam do Was z takim oto, o jest, przebojowcem moim, mojego wykonania. Wygląda właśnie tak. Tu jeszcze będzie zabezpieczenia, takie amortyzacja. Zobaczcie, tu coś pięknego pójdzie. Czy mufinkę postawić, tak, czy coś. Wiem, śmiesznie, śmiesznie wydumałam, ale powiem Wam szczerze, że chciałam takie coś od siebie wydumać, z tego względu, że kupnę też przeżytek. Z kogoś nie ma co kopiować, prawda? Bo to jest nieładnie ogólnie. Stwierdziłam, że wymyślę własny szkic. No i dzisiaj akurat zjechaliśmy na Zasce, co nie? I czy na Zasce, na tym, Boże, jak to się, cały czas zapominam, jak to się ta maszyna nazywa do żnięcia. Ale mniejsza z tym, może mi się przypomni. Na kraj zezy, o, bingo, widzimy, że mi się przypomni. I przyznaliśmy tutaj, przyznałam delikatnie to brzdęk. I co? I wydumałam sobie taki stojak. Chyba takich kilka wydumam ogólnie, bo bardzo mi się podoba takie prace, robienie takiej pracy. Tu będzie i bocian stał, taki fajny, jak to się mówi. Będzie żaba stała, będzie wszystko stało, także oglądajcie. A co najlepsze, w następnym odcinku pokażę Wam, jak się robi fajne rzeczy. Tylko już zero zaski, kochani, bo już mam serdecznie dosyć na dzisiaj tej zaski. Pokażę Wam, kochani, jak się robi stojaczki fajne, takie do kwiatuszków, kwietniki i nie tylko. Jak i również Wam pokażę, co ja Wam tu miałam pokazać. A, właśnie, zapomniałam. Pokażę Wam, jak fajne siedzonka można zrobić dla misiów, do siedzenia te plastyczne, co robiliśmy. Jak i również będziemy robić różne rzeczy plastyczne, nie tylko plastyczne, będzie gotowanie, tak, ale to powoli, bo muszę nadrobić kilka odcinków z Wami z takiego czegoś. Bo mnie o to prosiliście, co niektórzy. Więc będziecie mieli takie fajne odcinki, a potem po prostu przyjdziemy do gotowania, do teledysków, to jest najważniejsze. No i co, kochani? Miłego oglądania życzę, do zobaczenia w następnym odcinku, buziaczki.